Hej, z tej strony Łosiu, witam was wszystkich w kolejnym odsłonie z serii Let's Play Free to Play. Boże, prawie się zająkałem. Dzisiaj gramy sobie w War Thundera, Ground Forces znowu. Znowu rosyjskie czołgi, tym razem za to tryb symulacyjny. Będę korzystał, bo dzisiaj jest to 30% większe doświadczenie. Ten bonus został wydany w ramach eventu przez Gaijin Entertainment, bo War Thunder pobił jakiś tam rekord Guinnessa. Będę musiał potem o tym poczytać. No, a że ja wynajduję intensywnie następne maszyny, to nie mogę obok tego bonusu, tej premii przejść obojętnie. Bitwa Kursk, powiem wam, że to jest jedna z moich ulubionych map, bo lubię duże przestrzenie. Chociaż no, z drugiej strony nie idzie mi na niej zbyt dobrze, bo Rosjanami, kurde, na otwartych przestrzeniach gra się ciężej. Niemcy mają bardzo celne armaty i są bardzo dobrzy w walce na dystans. Ja sobie ze strzelaniem na dużej odległości nie radzę. Więc wolę tak zwane starcia na krótko, ale może coś tam uda się nam ustrzelić. Trzymamy kciuki. Starcie jest dosyć duże. Widzę tutaj całą masę czołgów u nas. Znaczy całą masę czołgów. Zobaczcie ilu graczy. Więc na pewno będzie dużo ananasków do obrobienia. Ponadto jest sporo czołgów T-34. Model 42 i 57, czyli podejrzewam, że ja jestem najwyższym tierem na tej mapie i będę miał okazję postrzelać do celów mniej opancerzonych. W sumie po ostatnich stresach na lewie z zastrzeliwaniem tygrysów to przyda mi się taki mały relaksik. Oprócz tego kilku graczy lata w samolotach, jak widzę. Ju. Przed chwilą się BF-110 rozbił, więc jakieś tam starcia powietrzne też będą do obejrzenia. Podjazd na górkę. I co? Znajome drzewko. Jak koń jadę na pamięć, kostka cukru w nagrodę będzie, no i zaraz znowu się będę uczył strzałów na dystans. Ci co oglądają wiedzą, że Łosiu na dystans to nie bardzo. Okulary słabe, skilla też nie. Dobra. Co tu widać, panie kapitanie? O, jedzie tu jakieś ciało samobieżne, malutkie. Oczywiście się nie udało w nie trafić, bo po co? To chyba będzie. O, dobra. A teraz. Zatrzymał się kolega. I co, krótkie? Ja pierniczę, co za typ. Łosiu ognia, teraz już niechybnie nie trafiłem. Co za dramat. O, ale teraz. Będzie gol. Gol! Niczym piękna randka z dziewczyną. Nie, randka z piękną dziewczyną. Podpaliłem typa. No to zaraz drugim strzałem go dobijamy. Jest super. Mniej więcej wiem już jak strzelać na ten dystans. Udało się gościom wypatrzyć i jakoś tam huknąć przez krzaczory. Z dobrą poprawką. Dobra, ale teraz nie widzę ich już, nie widzę. Ta jedzie. O, teraz? Nie. Za mała widoczność jak dla mnie. Kurde, mogliby wyjechać już na jakieś takie pole, gdzie mógłbym na spokojnie do nich strzelać. Tutaj się już coś... Dobra. Ajajaj. Ale prawie. O, tu już wyjadą, tu będę ich widział, będzie ekstra. W końcu zaspokoję swoje zezowate potrzeby. Jaki krótki, Łosiu, co ty robisz? Natomiast tutaj wyjeżdżają jakieś ananaski powoli. To sobie zjadę niżej, żeby mnie od boku nikt nie huknął. Teraz będę strzelał na krzywego. Oczywiście znowu pewnie nic nie trafię. Dobra. Tak, myślisz?
Krótki. Krótki. A już kawałeczek wyżej. I jak to teraz wygląda? Pięknie trafiłem w wieżyczkę dowódcy. I teraz troszkę niżej. I zes. Nie mówcie, że zniszczyli mi tego cwaniaczka. A, jeszcze żyje koleś. Tylko po co go trafiać, skoro można nie trafić? Co za pośmiewisko, łosiu. Szczelaj! Ja pierdzielę, no to jest niemożliwe, słuchajcie. Muszę po prostu, nie wiem, sobie kurde okulary mocniejsze kupić w mojej załodze. Trafiłem, ale ciągle niezniszczony, natomiast strzałem w ten sam punkt. Może w końcu, może w końcu... Uda... Yeah! Gol! Słuchajcie, teraz tego... O, tutaj już za długi. Ten został zniszczony przez nalot lotniczy. Krótki. Trafienie, w końcu jakieś małe. Małe życzę, cieszy. No, high explosive to ja dziękuję. Kurde, wystrzelałem już tyle amunicji? No dramat, dramat. Udało się trafić w końcu. Bo rozwalaj się, ile można wytrzymać strzałów? Pancerny jakiś. I w końcu zaliczyło mi go szczęśliwie. Ale popisów strzeleckich to ja tutaj nie przygotowałem zbyt imponujących. Ale dalej widać jakieś tam jednostki wroga na radarze, więc spróbuję coś tam ściągnąć na dystans, o ile będę mógł go zauważyć. O, to jest chyba z 1600 metrów, słuchajcie. Bliżej, ale już zaraz poprawiamy i może się uda huknąć. Krótki teraz? Nie, też długi. Dobra. Teraz też długi. Boziu. Ognia teraz. Trafienie? Jest trafienie. Asysta. Ale o... O, tutaj krótki z kolei. Ktoś mnie wypatrzył, więc ja się stąd zabieram. Otrzymałem trafienie. Stąd, około godziny drugiej do mnie strzelają. Jak wjadę na ten płaskowyż, to powinni mnie stracić z oczu. To już powinno być w miarę spokojnie. Obrócę się tylko przednim pancerzem w ich kierunku. I znowu mogę wracać do strzeliwania sił wroga. Wow, albo i nie. Albo i nie. Nie bardzo wiem, skąd trzymałem to trafienie. To jest słabe. Stamtąd. Co za typ. Jakiś tu namolny się uparł. Jakiś knur. Dobra, dawaj łosiu, dawaj, dawaj, naprawię. Jeszcze wytrzymaj to trafienie. Dobra, jadziem. Koleś się wstrzelał we mnie, więc ja po prostu sobie raczej zjadę w dolinę, żeby nie dać mu okazji do strzału. Mocno skracam dystans, więc będzie musiał jeszcze raz nakładać
A tu jest jakiś cel. O, mili państwo. Z przodu wygląda jakieś malutkie, smutne działo samobieżne, które sobie chyba nie zdaje z naszej obecności sprawy. Dawaj, łosiu, tylko... Oj, oj, oj. A, już go ktoś huknął, trudno. Ja zmieniam pozycję. O, tutaj jest kolejna maszyna wroga, gdzieś za górką. Jak mu zaraz wjadę po prostu na pełnej, to będzie normalnie jak w pojedynkach pancernych. Dobra, hamuj, łosiu, hamuj, 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 łosiu. Piękny strzał w bok. Pach. Dobrze. Według sygnałów z radia po prawej stronie gdzieś jest jakieś działko samobieżne. Muszę mieć oczy dookoła głowy. I przede wszystkim nie mogę zwolnić. Dawaj, dawaj. Odwagi. Gdzie on jest? Powinien być tu za górką według namiarów. No chyba, że już go zniszczyli. Nie, nie zniszczyli go. Jest, jest, jest. A naszym oczom ukazał się sztuk trzeci. Będą dzieci. Tam strzela do nas jakiś czołg średni. Jest, 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 jest. Ładuj, łosiu, celuj delikatnie. Udało się uszkodzić mu wieżę. Drugi strzał wyłącza mu z walki celowniczego. Dawaj, dawaj, łosiu. Teraz trochę krzywo, ale udało się. Kto tutaj sobie do mnie jedzie? Co się tutaj wyprawia? Aż cały tapczan chodzi. Kto zna nic śmiesznego? Tfu, dzień świra, to wie, o co chodzi. Dobrze. I działo samo... O, bomba! Uff, na szczęście nie trafił. Nie wiem, czy... Pożar na pokładzie, pożar na pokładzie! Niestety po mnie, słuchajcie. Kierowca nie zdąży dojść do siebie. Dokładnie. Nie zdążyłem ruszyć z miejsca. Pancer 470 poprawił i nie zniszczył. Ale mamy jeszcze drugą maszynę, więc dramatu nie ma. Nasza drużyna przejęła punkt A, więc powolutku toczymy się do zwycięstwa. I teraz na pełnym gazie do bazy wroga, żeby jeszcze może coś zniszczyć. Niestety chyba już nie zdążę. Powiem wam, że bajecznie wyglądał atak tego sztukasa. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, to chyba był właśnie sztukas. Natomiast miałem takie farta, że nie trafi mnie tą bombą. Już po prostu widziałem, jak się przesiadłem do hangaru wcześniej. Ale jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze i zaraz i tak zostałem zniszczony. Jakiś samolot, nie wiem, czy nasz, czy wroga.
Wrogi, wygląda mi na Messerschmitta. Ta. Trzeba uważać. O, tutaj jakiś samolot spadł na ziemię. Nasza drużyna ostro oblega ich spawn point. Chyba nic już z tego nie będzie. Nie zdążę dojechać, żeby wystrzelić. Mimo wielkich chęci... O, tu jakiś kawałek samolotu leży. Powiem wam, że bardzo fajny jest klimacik w tym trybie symulacyjnym, jak gracze w samolotach mogą bombardować czołgi. Czuję się to zagrożenie jadąc pojazdem. Powiem tak, moje małe marzenie to jest to, żeby do trybu symulacyjnego wprowadzili możliwość widoku tylko z wizjerów odpowiednich, na przykład, nie wiem, kierowcy, by się przesiadał na kierowcę. Na przykład, nie wiem, komender, czyli dowódca miałby szersze pole widzenia, celowniczy tylko właśnie to. To byłby naprawdę niesamowity klimat. Słyszę samolot tutaj. Chyba mnie wypatrzył. Znaczy, na pewno mnie wypatrzył. Ale na szczęście chyba nie miał bomby na pokładzie. Kurczę. A, no zwycięstwo, słuchajcie. No to niestety, przewiozłem was kawałek od zgonu do... Znaczy od momentu zgonu, jak siadłem w nową maszynę, nie udało się nic zniszczyć, ale przynajmniej mieliśmy małą wycieczkę krajoznawczą. 7 celów zniszczonych, w tym 5 czołgów sterowanych przez graczy. No to kurde, powiem wam, jeden z lepszych wyników jak na mnie w trybie symulacyjnym. Tyle, mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Zapraszam do komentowania waszych wrażeń tam na dole. I tyle, słuchajcie, grał dla was Łosiu, graliśmy w grę War Thunder Ground Forces. Do zobaczenia w następnych materiałach albo na polu bitwy. Trzymajcie się, cześć!